Witamy serdecznie na lekcji WF-u w domu. Dzisiaj w zestawie krótkim tabata. Zaczynamy zawsze od rozgrzewki, część główna i oczywiście rozciągamy się. Zaczynamy od marszu. I już powoli przechodzimy, angażujemy rączki. I na raz, ręce w przód, na dwa, w górę, na trzy, w bok i na cztery opuszczamy. Słuchajcie tempa, liczenia, żebyście wykonywali ćwiczenie w tempie. Uwaga, cały czas maszerujemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, trzy. A właśnie trzymamy. Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, zatrzymaj. Na trzy i krążenie. Cały czas powoli do przodu. I teraz do tyłu, proste ręce cały czas. I opuść ręce. Uwaga, teraz już wchodzimy troszkę szybciej. Luźny bieg. I zaczynamy od krążenia prawą ręką do przodu. Tylko prawa ręka wykonuje krążenia. I teraz do tyłu, ta sama ręka do tyłu. Powoli, bo to dopiero początek. Cały czas biegniemy. Uwaga, zmiana ręki, druga rączka, prosta. Zaczynamy od krążeń do przodu. Uwaga, i teraz do tyłu. I dość, włącz nogi. Będziemy teraz 10 razy podskakiwać, równocześnie wykonując krążenia ramion w przód. Zwróć uwagę, żeby ręce były jak najbliżej głowy, były wyprostowane. Zaczynamy 10 razy to ćwiczenie. Zaczynamy, hop. Dwa, jeden, zaczynamy. Ok, lekki rozkrok, ręce na biodra i wykonujemy krążenia bioder. Pięć razy w jedną stronę, powoli, obszernie, nie śpiesz się i w drugą stronę pięć ćwiczeń. Okej, okay. To teraz wchodzimy do skłonu, wyciągnij ręce do góry, skłon do ziemi, proste nogi w kolanach i wydech góra, gol. Wdech tu, wydech góra. Staraj się, aby kolana były cały czas wyprostowane. Zejdź jak najniżej. Pamiętaj o oddechu, jeszcze dwa do końca, ostatni, super. Przechodzimy do skrętu skłonu, ale z wyprostem. Prawa ręka do lewej nogi. Wyprostuj się i zmień, hop, wyprostuj, dół, góra, wdech i wydech, góra, hop. Jeszcze dwa, ostatni i wystarczy. Przejdź do marszu, cały czas na się stopiu, będziemy unosić tylko prawą nogę do góry, góra, góra, hop, brzuch napięty. Noga, która stoi, jest lekko zgięta w kolanie, a tą, którą unosimy, staramy się dać wysoko do klatki piersiowej. Hop! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i zmień. Hop! Druga, druga. Hop! Wydech, góra, wdech. Jeszcze moment. 4, 3, 2 i wystarczy. Zobacz, zrobimy takie ćwiczenie. Przysiad, wstajesz. Pięta do pośladka, pięta do pośladka. Jeszcze raz. Przysiad, wstajemy do prostu. Pięta do pośladka, ok? 10 powtórzeń. 3, 2, 1, go. Tu, hop, raz. Tak jest. 9. Możesz przyspieszyć. Hop. Staraj się, żeby
żeby łydka nie wychodziła ci poza udo. Udo. Jak tam trenerze, jeszcze 5? Jeszcze 5. Myślę, że da się już tą dwa. Ostatni. Tak jest, dobra, słuchajcie, stawy skokowe, nadgarstki. Dobrze mamy delikatne krążenie w stawie skokowym. Tutaj mamy staw skokowy i nadgarstki. Z jednej strony, druga noga, na zewnątrz i do środka. Okej, słuchajcie, to na to niż to, co kochacie najbardziej. 10 pajaców, co? Jedziemy, hop, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Brawo. Głęboki oddech, wdech nosem, wydech ustami. I zaczynamy zaraz naszą pierwszą rundę. Słuchajcie, w pierwszej rundzie Tabaty będziemy pracować sobie 20 sekund, 10 sekund odpoczynku. I mamy 8 razy tak powtórzyć. Ćwiczenia będą proste, każdy z was je wykona. Tylko, żebyście mieli dużo miejsca dla siebie. Tak, ja zacznę. Okej. Pierwsze ćwiczenie to będzie pozycja do pompki i będziemy dotykać na zmianę ręką barku, barku, kolana, kolana. Cały czas będziemy w pozycji do pompki. Przygotujcie się. 8 sekund do startu. Każdy swoje tempy. Bark, bark, kolano, kolano. Bark, bark, kolano, kolano. Końcówka. Wstajemy. Teraz robimy przysiad i kopniak nogą do przodu. Na zmianę. Przysiad i kop do przodu. Start. Dość. Teraz podpór tyłem. Podpór tyłem. Nóżki wyprostowane. I na zmianę przyciągamy kolano do klatki piersiowej. Pokażę wam teraz łatwiejszą tego ćwiczenia. Na zgiętych kolanach. Tak, możecie wykonać dogodną dla was. Do waszego poziomu. OK. Zostajemy w siadzie. Nogi wyprostowane. Dźwigamy nogi do góry. Wykonuj siad równoważny. A ręce pracują do boku. Jeżeli masz manę, brata, możesz sobie klaskać. Wytrzymaj. I los. Wstajemy, stajemy sobie nieco szerzej, kolana na zewnątrz, robimy głęboki przysiad. Dłonie do ziemi i wyskocz. Spięcie na palcach, spięcie na palcach. Dół, spięcie na palcach. Hop, góra. Jak żabki, nisko pośladki na dół. Hop, hop. Jeszcze moment. I los. Słuchajcie, będą szybkie kolana, jedna noga do tyłu. Dotykamy kolanem do dłoni. Hop, tu. Zatrzymujemy kolano na dłoni. Hop, hop. Jeszcze, jeszcze, jeszcze 10 sekund. Końcówka, zostało 5 sekund. Wydawaj, dawaj. 4,
I ostatnia kombinacja pajacyka. Do przodu, ręce w przód. Do tyłu, ręce w górę. Przód, wróć, góra. I go! Przód, wróć, góra. Hop, ręce przed sobą, hop. Tak jest. Zaraz będziecie mieć przerwę. Zróbcie do końca ćwiczenie. 3, 2, 1 i los! Super! Pierwsza runda za nami. My przybiliśmy piątkę z panią Mariolą. Wasze zadanie w czasie przerwy: przybić piątkę z kimś, kto jest w domu. Z mamą, z tatą, z bratem, z siostrą. Więc teraz szybko biegniecie i przybijacie piątkę. Start! Napijcie się wody. Pamiętajcie, nawadnianie jest bardzo ważne. W trakcie treningu wystarczy mały łyk wody i od razu nam będzie się lepiej ćwiczyło w drugiej rundzie. Tak, kochani, jeszcze na pewno jedna runda przed nami. Pierwsze ćwiczenie w drugiej rundzie, będzie odkup przodem, czyli tak zwana pozycja do pompki. Pokażę okien. Pozycja do pompki i na zmianę będziemy dźwigali rękę i patrzyli się na nią do góry. Zobaczcie, w plęku otwieramy się, pożeramy biodra troszkę do przodu, brzuch mocno trzyma i patrzymy na dno. Hop. A to już jest taka wersja dla tych, kto naprawdę nie da rady wytrzymać, dobra? To co, gotowi na 8 nowych ćwiczeń? Zaczynamy. Przyjmij pozycję. 3, 2, 1, start. Wstajemy. Teraz bieg w miejscu z wysokim podnoszeniem kolan i za każdym razem wykonujemy klaśnięcie pod kolana. Proste ćwiczenie. Zaczynamy. Można lekko, wolno, pod skokami. Kto ma siłę, może szybciej. Wysoko, noga. 5 sekund. I dość. Kolejne ćwiczenie. Siadamy sobie. Nogi ugięte. Ręce za głowę. I robimy zdjęcia brzucha. Do Rowerek! Go! Skręcaj!
Jeżeli jest ciężko wykonać to ćwiczenie, odkładaj pięty na ziemię. Skręcaj. Hop. Pięknie. Ostatnie zadanie z tej serii. Nogi góra. Kręcę do literki V. Palce i szeroko drogę. Na zewnątrz. Go! Do palców. Dotykamy. Złapali oddech, dajcie znać, napiszcie, czy ćwiczycie i czy ćwiczenia są dla Was odpowiednie, czy są zbyt ciężkie, a może są za łatwe. Także czekamy na Wasz oczywiście feedback. Pijemy. A ja już powoli pokazuję ćwiczenie naszej bonusowej rundzie. Zaczynamy jak zawsze od pozycji do popki. Jesteśmy w pozycji do popki. I wyciągamy. Prawa ręka przed siebie, lewa ręka przed siebie i dotykamy na zmianę naszego biodra. Prawa ręka, lewa ręka. Dla osób, które już nie mają siły, pęk otwarty, prawa, lewa i tak samo dotykamy biodra. Więc albo pod przodem, albo pęk otwarty. Zaczynamy. 4, 3, 1, start. Prawa, lewa, biodro, biodro. I każdy ćwiczy w swoim tempie. Końcówka. Teraz kręg otwarty i unosimy na zmianę. Prawa ręka, lewa noga. Uwaga, start. Trzy, dwa, jeden. Połóż się, leżenie przodem. I wykonujemy ćwiczenie na mięśnie grzbietu. Unosimy ręce i nogi. I ćwiczymy. Nogi, ręce pracują na zmianę. Wstajemy i skaczemy sobie jak na skakance, czyli nóżki razem i wykonujemy podskok. Uwaga, dwa, jeden, start. Skaczemy, pamiętajcie, na stopy na samych palcach, dynamicznie do góry. Trzy, dwa, jeden. Przechodzimy do podporu przodem i wykonujemy teraz pajac z nogami. Nogi cały czas szeroko i razem. Nadgarstki pod barkami. Go! Trzymaj mocno brzuch. Skaczemy, skaczemy do końca. I roz. Zostajemy w podporze. Zobaczcie, stopy zadarte, tylko unosimy kolana. Nic więcej. I trzymamy kolana nad ziemią. Hurra! Mocno brzuch napięty. Trzymaj! Trzymaj, trzymaj. Nie jest to łatwe ćwiczenie. Wydaje się być łatwe, ale jest trudne. Ja już czuję brzuch. Okej, wasze ulubione, bieg górski.
10 sekund. Pamiętajcie, zapraszamy Was teraz na chwilę rozciągania. Wasze ciało teraz tego potrzebuje. Stańcie sobie wygodnie, nogi troszkę szerzej niż biodra. Głęboki wdech, ręce w górę, wydech swobodnie na dół. Jeszcze raz wdech, wyciągamy ręce, opuść i ostatni raz wdech. I teraz dłonie zostają na szerokość barków. Tak jakbyśmy chcieli rozpychać ściany. Tak jakbym chciał teraz trenerem uwaga przepchnąć. Siłą moich dłoni trzymamy. Mocno rozpychamy. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Głowa do sufitu. Złącz nogi, spięcie na palcach. Wspinamy się na paluszki i wyciągamy ręce do sufitu. Spróbujcie. Może ktoś dosięgnie. I teraz chwytamy się, jakbyśmy się ciągnęli na linię, do góry. Prawa, lewa, prawa, lewa. Okej. Zostają nam nogi tak, jak są, na szerokość biodra. Pochylamy się do przodu, wyciągamy ręce przed siebie. I trzymamy. Zobaczcie, to jest taka pozycja stołu, że ja sobie teraz tutaj kładę kawę i ta kawa sobie tutaj pięknie leży. Plecy proste, ręce wysoko przy uszach. Pozycji, chwytamy sobie za łokcie i delikatnie ubijamy na prawo i na lewo. Jak najniżej plecy. Klatka piersiowa do pół, prawie do krajola. Zatrzymaj, połóż dłonie na ziemi i teraz chwytamy sobie za jedną stopę od zewnątrz. I klatka piersiowa przykleja się do uda. Okej, powolutku druga strona. Wróć. I teraz zobacz, będzie trudne ćwiczenie. Stań sobie szerzej, szerzej rozpychamy nogi. I teraz postaraj się położyć łokcie na ziemi. Dasz radę? Jak nie dasz rady łokci, to zostaw dłonie wyprostowane. Jeżeli dasz radę, to położ łokcie. Góra, wyprostuj, wracają nogi do środka, włączone, powolutku do góry. Rozciągniemy jeszcze sobie szyję, przyciągnij brodę do mostka, leciutko. Wyprostuj i skłon do boku, łokcie szeroko. Skłon do boku, rozciągamy całą naszą jedną stronę. Wróć, wyprostuj i powoli w drugą. Ok, złącz nogi jeszcze razem. Wdech i jak najniżej połóż teraz dłonie na ziemi, na kostkach, na czym możesz, aby jak najniżej były. Rozciągamy z tyłu nogi i powolutku do góry. Na finish. Trzy wdechy, żeby jeszcze lepszy ten dzień był. Wdech i ostatni. Serdecznie Wam dziękujemy za kolejny wlep w domu. Jeżeli ten zestaw Wam się spodobał, oczywiście możecie go wykonać również jutro. I pamiętajcie, że za każdym razem te ćwiczenia będą dla Was łatwiejsze. Będziecie już wiedzieć, jak wykonać daną technikę. I ten czas, który jest na trening, będzie wykorzystany w 100%. Dziękujemy i do zobaczenia na następnych zajęciach.